Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilathis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny materiał z gry Roblox. Kontynuujemy naszą zabawę. Aż zdziwiło mnie to, że nie mam tutaj dźwięku w tle, więc wy pewnie jakiś słyszycie. Nie ma z tym pewnie większego problemu. Jesteśmy dzisiaj na kolejnym, jakby to powiedzieć, nie wiem, czy mogę powiedzieć tajkunie. Mogę chyba powiedzieć tajkunie. Jest to konkretnie tajkun związany z cukierkami, czyli Candy Factory, coś takiego, fabryka po prostu. Jak widzicie, sobie chodzi tutaj Karolus jak najbardziej, bo jest to jego kolejny tryb. Troszeczkę nieaktualny niestety Karolus tutaj akurat, jeśli chodzi o to, ale jest jego postać, możemy sobie tu zagrać i nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie pójdę, bo nie wiem, jakie są różnice, jeśli chodzi o kolor. Tu jest zielony, tu jest żółty, tu wezmę sobie żółty i tyle, nie ma problemu. No i tyle. I wanna be the very best, no one ever was. To catch them is my real test. Nie pamiętam dalej. Po angielsku niestety nie pamiętam, jak jest dalej, po polsku bardziej kojarzę. W każdym razie fajnie, spoko, może sobie lecieć w międzyczasie, cokolwiek. Mi to nie przeszkadza. Czy... aha, to jest donate, zapomniałem. Boże, jedyny, Karolus zawsze daje te maszyny z donatami. Zacznijmy swojego tajkuna. Conveyor, Tauros Conveyor. O, okej. Okay. Za 100 robuxów, nie ma problemu. Tu jest, Stariu. Dobra, zaczynamy z tym wszystkim. Stariu Spawner. Czy jak to, czy to rzeczywiście będą wyglądały jak Stariu? Jestem ci... wow! Co? Karolus, ale... no nie, jak każdy Pokémon będzie tak wyskakiwał, to jestem po prostu rozwalony. I tu są cukierki. Oczywiście. Wiecie co? Kupimy sobie to. Bo to kosztuje setkę. A nie, 100 dolarów, a 25 przyciski. Biorę. Biorę. Polecam wam też brać. Jak najbardziej. I 100 dolków. Bierzemy. Także kupujemy to i tu 150. O, możemy sobie zmienić na coś innego. Unbeatable. Pokémon. O, tu jest kolejne. Tauros Transformer. O, chwila! Czy on będzie... on nie miał chyba ewolucji. Czemu? Aha, bo on się w takiego cukiereczka zamienia. Albo w pokebolo od razu. Wow, fajne. Fajne, podoba mi się strasznie. Podłogi nie będziemy kupować. Będziemy kupować sobie tutaj więcej tych. Nie wiem, skąd miałem 2000 na start. Może wszyscy tak mają. Nie będę za to wnikał. To sobie jeszcze weźmiemy. Kupimy sobie ten transformer. I co tu leci? Tu są lecą Ekansy? Ekans albo jakoś na A chyba się nazywała jedna przemiana. O, tu jeszcze ze 100 mnie stać. To polepszamy i tyle. Leci wszystko. I tu są nasze pieniądze. Okej. Hey, thank you for helping my factory. Helping me with factory. Nie ma problemu jak najbardziej, Karolus. Karolus ma też jakieś sklepy, jeśli byście chcieli sobie coś, nie wiem, kupić. Jakieś 10 tysięcy na rozbudowę szybszą. Gdzie ja kupię? Bo ja wezmę tutaj naszego drogiego, oczywiście wspaniałego Karolusa. Nie ma z tym żadnego problemu. Bierzemy sobie, troszeczkę sobie poupgrade'ujemy w międzyczasie, póki się pieniądze generują. Okej, okay, czego tu jest teraz? Pinsir, okej. Okay. Nie ma problemu, lecimy z pinsirami. Nie wiem, ile tu będzie pięter i tak dalej. Ale przynajmniej Taurosa jeszcze mamy, który generuje nam dodatkowe zyski, co jest naprawdę bardzo fajne. Second conveyor, dobra, drugi. I co ma... a tu jest do kupienia. Squirtle, okej, okay, niech będzie. Squirtle conveyor. Okej, okay, tutaj jest ten. Zostało nam jeszcze 1700 i to kosztuje 2000, więc już mi nie stać. Troszeczkę muszę polecieć. I'm unbeatable. Dobra, wiem, że nie lubicie, jak śpiewam, ale cokolwiek. Wybaczcie, taki już jestem. Dziwny. 2200, o kurde, i tu jeszcze jest Bulbazaar. Dobra, to jeszcze troszeczkę nam zostało do zrobienia. Nie chcę na razie na nic innego wydawać, bo wiem, że to jest totalnie bez sensu na chwilę obecną. Co możemy sobie jeszcze puścić? Coś, co jest nam dozwolone, co to jest? When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stay strong. Yeah, yeah. To jest jakiś remix. Dziwny. Ale okej, okay, nie będę w to wnikał. Fajnie, że są remixy, bo nie zawsze można puszczać muzykę, jaką byśmy chcieli. Co to jest jakaś ciężarówka w ogóle na starcie? Darmowe cukierki. Okej. Okay. Nie no, w ogóle to wygląda legitnie. Free Pokémon Candies.
You want free candies? Of course, I want. O nie! Jak to się mogło okazać, że to podpucha? Nie dajcie się nabrać na cukierki. Szczególnie młodsze osoby. Bo takowe też to oglądają. Dobrze, bierzemy więcej pieniążków. 3600, nieźle. Liczyłem, że trochę szybciej będzie szło, ale spoko. Mamy tu coś lepszego, coś takiego bardziej... Pokemony. Musi Karolus więcej takich, wiecie, śmiesznych piosenek wrzucać. Będziemy słuchać tylko Pokemonu. W końcu, najbardziej o Pokemonach to wszystko jest. 2,5, 2,600, nie stać mnie, a tu 2,200, spoko. Generuj. A tu jeszcze coś jest. Abra, wow, sporo tego jest. Potrzebujemy sporo tego wszystkiego pieniążków. Te pieniądze nie generują się jakoś super. Nie mamy tutaj żadnego upgradera, to jest też jakiś problem. O, Eevee leci, nawet nie wiem skąd. To stamtąd leci Eevee. O, nie wiedziałem tego. Teraz już przynajmniej wiem. Więc nie będziemy robić tego, tylko sobie zainwestujemy w kolejne, tak jakby, cukiereczki. Bulbasaur Spawner. I tu potrzebujemy jeszcze 2800, tutaj 2300, czyli ponad 5. I tu jeszcze 3000, więc całkiem sporo, jakby nie patrzeć. Change lock. A, i tu nie ma nic w sumie. Grand opening, koniec. Karolus 1 Games, jeśli chcecie dołączyć do grupy, możecie oczywiście. Ja się jeszcze przejdę po mieście, bo to jest... Tak jakby powiedzieć i Candy Factory i tak dalej, i Pokemonów. I zastanawia mnie bardzo kwestia tak jakby tych niektórych budynków. Widzę, że do ogólnie chyba wszystkich nie mogę wejść. Chociaż tam jakiś taki jeszcze jest. A, tamten wygląda jak przejście tak jakby z jednej drogi na drugą. Niech będzie. I tu mamy co? Dwa, niebieski i czerwony. Aha, okej, okay. Czy mogę coś zrobić? Nie, to jest jako powiedzmy do Pokemonów, ale nie mogę nic z tym sobie ogarnąć. A tu mamy pokebole. Chyba nie mogę też nic z nimi zrobić. Chyba nie. I czyżby tu były koszulki? Czy mogę sobie na przykład kliknąć taką koszulkę? Mogę kupić, tak. Czyli to są, to jest tak jakby powiedzmy sklep Karolusa, jeśli ktoś chciałby sobie jakąś koszuleczkę kupić, ta już nie jest na sprzedaż akurat. Co mamy na tej napisane? Karolus 1 Games. Też nie będzie pewnie dostępna. Jest dostępna, o, za piątkę. I tu też jest Karolus 1 Games dostępny za piątkę. Jeśli ktoś chce wspomóc Karolusa, to proszę bardzo. Myślę, że jak kupuje się u kogoś, jakby nie patrzeć, jakieś tam rzeczy na trybie, to mam wrażenie, że to jakoś tam też motywuje całkiem fajnie. I to jest naprawdę przyjemne. Także lecimy sobie Glatis New Factory 530. Możemy kupić pierwsze ściany, heh. Wow, i to duże te ściany się zrobiły. Wow, nie spodziewałem się. 8000, 9, bierzemy wszystko. Mam 9,3. Więc tak, polecimy sobie w te upgradery całe. A co tam jest? A to jest, aha, to są szyby. Kupimy sobie te upgradery. I one już cokolwiek nam pozmieniają. Zielone lecą kuleczki. I teraz tu i pewnie będzie jeszcze jeden. Co tu jest do kupienia? Abra Spawner, dobrze, niech będzie. I tu jest Bulbasaur z tego, co nam tam leci, tak? Tak, tam leci Bulbasaur. Ale wow, to za co naprawdę szanuję Karolusa, to to, że może nie robi tych tajkunów, bo on lubi bardzo tajkuny robić. Szanuję go bardzo za to, że nie robi tajkuna na zasadzie: dobra, zrobię 4 tajkuny, jak najwięcej opcji do kupowania i tyle. Bo dobrze wiecie, w dużo już grałem tajkunów i wyglądało to niestety na zasadzie takiej, że leciały zwykłe klocki, czyli najprostsza możliwość, tak? Plus było, widzicie, tu otwieracie sklep Karolusa i macie tak, ekstra przyciski, które kupiliśmy, trochę waluty i widzicie, 2000, spoko, 10 tysięcy, spoko i 50 tysięcy. Najdroższa rzecz kosztuje tu 50 robuxów. Na innych trybach tu będzie jeszcze 100 tysięcy, 150, 200, 500, milion, 10 milionów. Miliard rzeczy do kupowania. Co jest, jak dla mnie osobiście, bez sensu troszeczkę. Plus, mówię, tam są często wszystko zrobione na takiej zasadzie, żeby jak najwięcej przycisków, jak najwięcej pierdół i tyle. Plus są na przykład miecze do kupowania, coś do latania i to są zazwyczaj gotowe tak jakby już rzeczy, gdzie dany twórca stawia tylko taki obiekt, przycisk przed nim ustawia, że ileś to kosztuje, koniec. Nic więcej nie robi. I takich przycisków naustawia 100 na całym, powiedzmy tym, na całym swoim tajkunie i tyle. I sieć na nim 3 godziny po to, żeby wykupić takie pierdoły. A tu patrzcie, rzecz podstawowa, czyli coś, gdzie generuje się jakiś przedmiot, tak jak tutaj chociażby ten Bulbasaur, czy tutaj to Eevee. Proszę bardzo, normalnie piękny model, jest bardzo ładnie zrobiony Squirtle i wszystko sobie leci, nawet potem jak się przemienia w coś, to jest rzeczywiście jak się w coś zmienia. Nie jest to zrobione jako syf typowy.
I to naprawdę mi się podoba. Karolus tutaj, szanuje go jako, jak, nie wiem, w Polsce nie ma chyba zbyt dużej ilości osób, które rzeczywiście robią takie rzeczy do Robloxa. Tak, Karolus uważam, że stoi naprawdę w topce. Niedługo też swoją drogą będę miał dla was, jakby nie patrzeć, kolejny taki, powiedzmy, od widzów tryb. A i nie, spokojnie, to nie jest tak, że ktoś daje mi dostęp do wszystkich rzeczy na danym trybie, czy cokolwiek za to dostaje. Nie, robię to, ponieważ jesteście moją widownią i też chciałbym pokazać, że ktoś potrafi zrobić coś naprawdę fenomenalnego. I to będzie właśnie jeden z takich powodów. O ja nie, halo, kupiłem skrzynki przez przypadek, pewnie wydałem na to nie wiadomo ile. Nie, będziemy sobie puszczać Pokémony i tyle. Nie ma tu nic innego, co nie miałoby praw autorskich, więc wiecie. Kupimy sobie szyby. Możemy sobie kupić wejście. Fajnie. Możemy sobie co jeszcze kupić? Możemy sobie kupić trzecią ścianę? A, bo już kupuję na około. Okej. I fourth wall. Dobra, wszystkie kupiłem. Tu jeszcze coś zostało. Sufit, spoko, kupimy. O nie, ciemno jest, 1100, nie stać mnie. Jest ciemno i nic nie widać. I tu jeszcze jakiś przycisk się pojawił. Crate and bag. Okej. Nie za bardzo lubię takie dodatki w postaci skrzynek, bo to często nie wnosi nic totalnie, ale spoko. Mamy światła, dobrze, moi drodzy. Moi drodzy? What? Coś ćpałeś, Krystian? Chyba nie, albo tak. Tu jest jeszcze coś. Magazyn za 2000. Kurde. Pierwsza ściana magazynu. O nie! Halo. Nie chciałem wydawać od razu tyle pieniędzy. Fuck me. No trudno. Przynajmniej wiem, że coś więcej jest jeszcze. Jest magazyn. A tu już chyba nie mamy więcej pokeboli do wykupywania. Tu nie wygląda na to. Czy dalej mogę to tak jakby stanąć na tym i wyrzucić to z tego? Nie wydaje mi się. Nie, chyba nie. Chyba nie możemy. Będę zmieniał cały czas te piosenki, bo lubię słuchać sobie czegoś w tle i tyle. Okay, man. Fast battle. Ogólnie możecie napisać, ile oglądaliście Pokémonów, w sensie ile sezonów, bo ja bez bicia przyznam się, że chyba pierwsze dwa, z czego drugiego mało co kojarzę, albo pierwsze trzy, a trzeciego prawie w ogóle. No. Ja jeszcze pewnie, tutaj już pewnie o wiele mniejsza część osób się zgłosi. Aczkolwiek z ciekawości zapytam, ile osób oglądało Pokémony? I tu nieważne, czy odcinki, czy filmy na VHS-ie. Jeśli ktoś nie wie, co to w ogóle jest VHS, bo zakładam, że większość z was może wiedzieć, to jest taka prostokątna, nie wiem, jakby to powiedzieć, taśma. I na niej były filmy. To nie tak jak teraz, że w internecie wszystko. No cóż. Śmiesznie się wraca do takich rzeczy. Dobrze, jak będzie duża ta fabryka? W ten sposób. Okej. I potrzebujemy tu jeszcze troszeczkę rzeczy. O! Halo, te drzwi się nawet otwierają, jestem w szoku. Także mamy 6700, mogę już na coś to wydać. Lecimy. O, magazyn, półki. Okej. Są drugie półki, tu są drzwi. O! Okej. Takie duże, nie spodziewałem się. I tu jest jeszcze jedna ściana do kończenia, to kupmy ją. A co tu mogę do kupienia? Aha, tu mam jeszcze sufit, a tu już kupiłem sufit w sumie? Kupiłem sufit. Spoko, jest. I to jest też fajne, że tak jakby Karolus utrzymuje tak jakby... Jakby to nazwać? Jakbym mógł to dobrze słowami określić? Klimat taki tej fabryki, rzeczywiście, to jest tycoon, to jest fabryka. I to jest utrzymane w tematce fabryki. Jest mało okien, jest dużo jakichś takich, powiedzmy, nie wiem jak to powiedzieć, szalunków. Mogę to chyba powiedzieć, szalunków, takich podtrzymujących dach. Są jakieś tam lampy i tak dalej. Są jakieś maszyny, które rzeczywiście wyglądają jakby były tutaj, mają jakieś tam temperatury i tak dalej. Wygląda naprawdę, naprawdę sensownie, jeśli chodzi o to. I to jest naprawdę bardzo przyjemne. Okej, okay, lecimy tak. Pyk. Kupujemy sobie jakieś skrzynki. Kupujemy sobie to i kupimy sobie kolejne rzeczy. Co nam tu jeszcze zostało? Został nam dach do zrobienia. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy to coś więcej tu będzie. Bo nie wiem, w jakiej kolejności Karolus to zrobił. Nie mogę tu nic upgrade'ować chyba. Tak mi się wydaje, że nic nie mogę. Więc widzicie, że tych cukiereczków generuje się naprawdę cała lawina. Zobaczcie, ile tego leci. Do tego worka. No niestety nie możemy zobaczyć, ile teoretycznie by tego było, jakby już tak cały czas leciały, no ale... Ale jest. Dobrze, bierzemy to, 5500. I nie wiem, czy to nie będzie ostatnia rzecz w sumie. Nie, jeszcze światła, zapomniałem. Brakło mi 100 dolarów. To nieźle. Mogę tak podejść?
Nie mogę, muszę od przodu. Dobra, 3-8. Jeszcze światełka polecimy. I teraz tak, czy coś nam się odblokowało? Tu nie. Czy jeśli chodzi o fabrykę, coś nam się zmieniło? Chyba nie za bardzo. Takie mam wrażenie. Chyba nie za bardzo. Raczej nie. Jeśli coś pominę, no to oczywiście coś pominę. To nie mogę nic z tym więcej zrobić. Jeszcze wejdę sobie tu. O, tu jeszcze coś jest do kupienia. Przednia droga. Spoko, niech będzie. Kupimy sobie to jeszcze na szybkości. Także już jestem, moi drodzy. Wybaczcie, niestety. Nasze światełka postanowiły się wyłączyć tutaj te. No cóż, tak to bywa. Także lecimy. Mamy trochę więcej pieniędzy dzięki temu. Zrobimy sobie drogę. O, tu rzeczywiście można więcej rzeczy kupić. Mewtwo, statua Mewtwo. Będzie duża. Legendarny. Cukierek Mewtwo, okej. Krzaczki. Okej, na pewno ładniej to wygląda. Dach. O, już fajniej, już fajniej. Za to widzę, że Karolus bardzo lubi Pokémony. Co szanuje. Budynek? Czy... A, dobra, te kominy. I to jest fajne, patrzcie, głupie kominy. A jak ładnie wyglądają od razu przy całej fabryce. Naprawdę fajnie. To jest płotek. A, o, dobra. Trochę się nie spodziewałem tego wszystkiego. A tu jeszcze mamy do kupienia co? Jeszcze mamy drzewo do kupienia, na które ledwo mnie stać. Więc troszeczkę musimy jeszcze pójść po pieniążków. Mamy 7000, prawie 8 wygenerowane, więc powinno nas spokojnie wystarczyć. Lecimy sobie tutaj, teraz wykupimy to i nie wiem, czy coś jeszcze nam zostanie do wykupienia. O, drzewo to takie konkret drzewo. Takie nawet drzewsko bym powiedział. Dobrze, to teraz jeszcze się przejdźmy dookoła, zobaczmy, czy wszystko, czy jeszcze nam coś zostało, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy coś jeszcze nam zostało do zrobienia, nie wiem, wydaje mi się, że nie. Raczej wszystko ogarnęliśmy. Tu nic, jeszcze w środku. Nope. Tu już jest wszystko jasne. Tu nic. Tu nic, szkoda, że Karolus nie dodał tutaj wszystkich tych jakby piosenek z wszystkich różnych sezonów. Mógłbym sobie to przesłuchać w międzyczasie. I'm unbeatable, you know. Także to zostało zrobione, legendarny cukierek został tutaj już umiejscowiony. Jeszcze zobaczę tutaj, czy tutaj na pewno nic nie ma. Ale wydaje mi się, że nie, wydaje mi się, że skończyliśmy to. Całkiem szybki tajkunik i to jest fajne, mogłem szybko sobie zagrać, nie musiałem robić żadnych dziwnych cięć. Bardzo, bardzo przyjemnie, także Karolusowi ja dziękuję osobiście, że miałem okazję zagrać w coś takiego. Naprawdę bardzo przyjemnie mi się grało. Jeśli chcecie przetestować przetestować tryb oczywiście, to możecie sami sobie tutaj wejść, podziałać razem na przykład ze znajomym albo z kimkolwiek byście chcieli. Możecie polecać komuś ten tryb i możecie sobie oczywiście wspomóc Karolusa, kupując też jakieś tam te dodatkowe przyciski czy koszulki, czy co byście chcieli. Jeśli to oczywiście, to wszystko zależy od was. Dzięki serdeczne, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i pa, pa!